Popołudnie z telewizją w Polsce.pl. Kolejny punkt naszego programu. Drodzy państwo, obejrzeliśmy, wysłuchaliśmy słów Patryka Jakiego, byłego kandydata na prezydenta stolicy, kontrkandydata również byłego, Rafała Trzaskowskiego, który mówił o dzisiejszym oszustwie wyborczym. Tak już to zostało nazwane, określone. Na tej konferencji był także nasz kolejny gość, Jacek Ozdoba, radny miasta stołecznego Warszawy. Witam serdecznie. Witam panią redaktor, witam państwa. No dobry i wieczór. Użył pan tam takich słów, takiego sformułowania. Kiedy kłamał prezydent Rafał Trzaskowski? Czy kiedy kłamali radni miasta stołecznego Warszawy z ramienia Platformy Obywatelskiej? Czy wcześniej, kiedy głosowali za 98% bonifikatą? Czy dzisiaj, kiedy ta bonifikata została obniżona do 60%? To samo mówiłem na sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy, ponieważ podczas mojego wystąpienia odczytałem protokół, w którym przewodniczący klubu, przepraszam, przewodniczący komisji, jeden z radnych Platformy Obywatelskiej poprzedniej kadencji, przy wprowadzaniu tej 98% bonifikacie mówił, że jest bardzo zadowolony i mówił w imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Aha. Wtedy była akceptacja, wtedy była taka euforia, wyrażano się pozytywnie, zaakceptowano te rozwiązania, chwalono je. A tymczasem, jak wszyscy dobrze wiemy, wczoraj wydarzyła się rzecz skandaliczna, ponieważ nagle wrzucono do porządku obrad punkt, który był zaskoczeniem też również dla radnych Platformy Obywatelskiej, który no, znosił tak naprawdę o 38% tą bonifikatę, co oznacza de facto, że każdy, kto będzie chciał przekształcić prawo do użytkowania wieczystego na własność, czy wyjść z tego reliktu. Nie każdy, kto będzie chciał, tylko to będzie przekształcone od 1 stycznia. No tak. To upraszczając, jak pani redaktor powiedziała, już chciałem być bardziej, że tak powiem, aż tak niepokoić mieszkańców, ale skoro już to wchodzimy, zapłacimy po prostu więcej. No niestety, tak. O te 38%, co oznacza, że z naszej kieszeni będzie około 1,7 miliarda. O tyle jest to niepokojące, że odbywało się to w takim ostatnim rzucie przed wyborami. Radni inaczej zdecydowali. Jest to takie działanie chaotyczne. Wiceprezydent nie uzasadniał do końca, na co te środki pójdą. O obecności prezydenta już nie można było mówić, dlatego że okazało się, że na Twitterze, że pan prezydent jest podczas tak ważnego głosowania, gdzie 2 miliardy prawie, to przecież jest olbrzymia część budżetu. Aha. Pan prezydent jest nieobecny na sesji Rady Miasta, ponieważ jest na zjeździe partyjnym Europejskiej Partii Ludowej w Brukseli, lekceważy radnych, lekceważy mieszkańców. Mówiąc krótko, po prostu szukali. No co tu więcej ukrywać? No są też dzisiaj moim zdaniem przerażeni, patrząc na komentarze radnych Platformy Obywatelskiej, że połamano im kręgosłupy. Prezydent de facto abdykował, też padło takie sformułowanie na tej konferencji prasowej. Ciężko mi się odnosić do prezydenta, który jest nieobecny. Ja tak się naprawdę zastanawiam, kto rządzi w tym mieście, dlatego że no, prezydent Trzaskowski zaczął od pewnego cyklu takich dziwnych zdarzeń. Po pierwsze, był tylko na zaprzysiężeniu, wychwalał już pod niebiosa, przedstawia panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz. Dziękuję jej. Mówię, że jeśli tak naprawdę nic się stało, to wszystko, co było złe, to w ogóle jakby nie było faktem już w tej chwili. I co ciekawe, proponuje, znaczy nie proponuje, po prostu wymusza na radnych zmianę decyzji, która jest no, trudną decyzją dla nas wszystkich, ponieważ no oczywiście my za nią nie głosowaliśmy, robiliśmy wszystko, żeby uniemożliwić, no ale arytmetyka i wybór preferencje wyborcze spowodowało to, że jesteśmy w mniejszości i nie byliśmy w stanie tego zablokować. No i dzisiaj radni Platformy Obywatelskiej odpowiadają za to, że wszyscy zapłacą więcej, co jest przerażające. Pan prezydent jest nieobecny. Od 1 stycznia mamy kryzys śmieciowy. Kolejny z zanim kryzysu. Do kryzysu śmieciowego, bo powiedzmy o tym, ile warszawiacy zapłacą, bo to są rzeczywiście alarmujące dane. No ludzie boją się już dzisiaj i głowią się nad tym chwilę przed świętami Bożego Narodzenia zresztą, skąd wezmą te pieniądze. 30 000 zł, to mówiła jedna z mieszkanek Warszawy, zapłaci za właśnie przekształcenie z użytkowania wieczystego w prawo własności swojego mieszkania. No nagle takie pieniądze, chyba będzie trzeba brać kredyty. No. To jest oczywiście nie pytanie do mnie, tylko to jest pytanie do prezydenta Trzaskowskiego i do Pawła Rabieja i pozostałych wiceprezydentów oraz do Platformy Obywatelskiej, ale ja odpowiem w ten sposób. Może to też jest taka swoista przestroga dla mieszkańców Warszawy i Polski, żeby podejmowali decyzje nie w przypływie takiego działania anty jakaś opcja polityczna.
Bo spowodowało to, że popularność Rafała Trzaskowskiego, wynik wyborczy, który był bardzo wysoki, w mojej opinii, no Rafał Trzaskowski wygrał, jakby nie było w pierwszej turze. Ale to dzisiaj niech mieszkańcy mają pretensje do Rafała Trzaskowskiego. My robiliśmy co mogliśmy, tak? Ja nie powiem, że ja się odwrócę, ale... Rafał Trzaskowski jakby odwraca tę sytuację na Twitterze, mówiąc o tym, że to Prawo i Sprawiedliwość przekształca to użytkowanie wieczyste w prawo własności, no i to tak naprawdę wina PiSu. Cóż to można powiedzieć, no lepiej, żeby Rafał Trzaskowski się naprawdę zajął sobą i rządzeniem, niż zajmowaniem się zwalaniem wszystkiego na Prawo i Sprawiedliwość. I mógł to wczoraj wypowiedzieć nam na sesji Rady Miasta, a nie dzisiaj wrzuca takie informacje medialne, które mają na celu odwrócenie winowajcy tej całej sytuacji. Winny za koszty, jakie państwo, wszyscy mówię tutaj do mieszkańców, poniesiecie od 1 stycznia, jest tylko i wyłącznie Rafał Trzaskowski i Platforma Obywatelska. Ustawodawca dał możliwość 60-procentową do 60, od 60% i dał możliwość przeniesienia specjalnej bonifikaty. A decyzja to należy do radnych miasta stołecznego Warszawy, ale z inicjatywy prezydenta wiceprezydent wyszedł i przedstawił zupełnie inną sytuację prawną. Bonifikata 98% została zniesiona, dlatego że prezydent nacisnął na swoich radnych, żeby się z tego wycofali, ze swojej decyzji, którą podjęli 3 dni przed wyborami. Dzisiaj wszystkie uwagi powinny być skierowane do Rafała Trzaskowskiego. To on się powinien tłumaczyć, a nie Prawo i Sprawiedliwość powinno tłumaczyć całą sytuację. My możemy tylko apelować i mówić, że to jest nie fair w stosunku do mieszkańców. Czegoś takiego się nie powinno robić, ponieważ to jest zwykłe oszustwo i to jest skandal, że te same osoby dzisiaj w Radzie Miasta głosowały zupełnie inaczej, niż głosowały 18 października. Po co po 3 miesiącach zmienili nagle zdanie? Stwierdzili, że można inaczej? Jeszcze taka mała dygresja, co jest też niepokojące. Przedstawiono nam uzasadnienie do projektu uchwały, w którym pomylono się aż o 1 mld zł. No przepraszam bardzo, to jak prowadzone są te wyliczenia w takim razie w ratuszu, jeżeli ktoś nie potrafi nawet odjąć dużych sum, jakby nie było, ale to było po stronie specjalistów. Jestem daleko zaniepokojony tym, że po pierwsze Rafał Trzaskowski oszukał wyborców z Platformą Obywatelską i jestem zaniepokojony tym, że mamy przed sobą widmo kryzysu śmieciowego, mamy widmo przed sobą podwyżek ewentualnie z cen biletów, mamy problem związany z wymianą kopciuchów, mamy problem z przerostem już administracji, powstają jakieś 2 dodatkowe miejsca quasi wiceprezydentów, stanowiska się nazywają, że jest pani dyrektor koordynator, która zamiast zająć się kopciuchami, zajmuje się jakimś takim dziwnym tworzeniem, że ona jest niby niezależna. Nie, jest w tej chwili w ratuszu, odpowiada też za swój program wyborczy, do 2019 roku obiecali wymianę kopciuchów, niech to zrealizują. On będzie polegał 1 stycznia. Prezydent, wiceprezydent, który przedstawił, oczywiście prezydenta nie było, mówił o tym, że od 1 stycznia możemy mieć po prostu kryzys związany z tym, że odbiór odpadów będzie przypominał sytuację z wakacji w dzielnicy Mokotów. Oczywiście, no, zapewnienia ratusza są takie, że nic takiego się nie wydarzy i że miasto jest dobrze przygotowane. I teraz po raz kolejny winę zwala się na, znaczy obarcza się tą sytuacją Prawo i Sprawiedliwość, co jest absurdalne. Ale trzeba pamiętać o tym, że Warszawa to jest 12 lat zaniedbań w sektorze odpadów komunalnych i to mówią najbardziej stronniczy fachowcy, którzy zazwyczaj nie krytykują Platformy Obywatelskiej, że Warszawa, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi, ma się źle, nie tylko ze względu na odbiór, ale również na zagospodarowanie źródłem śmieci, tak na przykład jak budowa spalarni. Z 1 mld zrobiło się 1 700 000, nie wiadomo kiedy to ruszy. Mamy problem właśnie z tym przetargiem, 20 będzie kwestia, w której się powinno wyjaśnić, będzie 11 dni na wprowadzenie systemu, no ale ratusz miał dużo więcej czasu na zrealizowanie swoich zadań, swoich kompetencji. Tym bardziej jest to sytuacja dla nas komfortowa, jako dla opozycji, że ten sam wiceprezydent odpowiada dalej za gospodarkę odpadami komunalnymi, więc Rafał Trzaskowski, decydując się na tego samego wiceprezydenta, powierzył mu i przypisał sobie tak de facto całą odpowiedzialność też za poprzednią kadencję częściowo pana wiceprezydenta, pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, bo kontynuuje działania, które w mojej ocenie i w ocenie fachowców, w ocenie europejskich fachowców, świadczą o tym, że jest źle w stolicy, bo chociażby statystyki europejskie pokazują, że Warszawa jest na samym końcu pod względem zagospodarowania źródłem. Mówię tu o kwestiach ekologicznych. Poziom recyklingu jest bardzo niskim poziomie, nie mamy nowoczesnych instalacji, nie mamy nowoczesnego przetwarzania, sortowni i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo niepokojący sygnał.
niepokojący, ale także taki bardzo skandaliczny ruch Rafała Trzaskowskiego, podpis pod przywróceniem nazw 44 ulic, które w wyniku dekomunizacji ulic zostały zmienione. Wracają między innymi nazwy takie jak Armii Ludowej, natomiast znikają takie jak Danuty, Inki, Siedzikówny. I to właśnie w przeddzień 13 grudnia, czyli 37. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego w Polsce. No to jest przerażające, że 13 grudnia na sali przychodzą kombatanci środowiska, którzy, przedstawiciele środowisk, którzy, bohaterów polskich. Był tam na przykład pan profesor Majkowski, rycerz Niepodległej, nawet był w takiej, była taka akcja Rycerzy Niepodległej, gdzie pan profesor występował, żołnierz Armii Krajowej, który apelował do nas, radnych, o to, żebyśmy nie przewracali tych komunistycznych nas ulic. My na ten apel odpowiedzieliśmy jako klub, żebyśmy przewijali takie stanowisko. Niestety, ale to stanowisko zostało odrzucone. Co ciekawe, pani Monika Jaruzelska, córka pana Jaruzelskiego, wstrzymała się. Wstrzymała się, w tym dniu się wstrzymała, a radni Platformy Obywatelskiej odrzucili to stanowisko. Chcieliśmy, żeby zakończyć tą dyskusję. Ja proponowałem takie rozwiązanie, że skoro radni Platformy poprzedniej kadencji potrafili w dwa dni zmienić plan zagospodarowania, materię dużo bardziej trudną niż kwestię nazewnictwa ulic, to chociaż zamknijmy dyskusję na temat zabierania ulicy Ince. Zamknijmy w rocznicę stanu wojennego, zamknijmy na przykład temat zabierania ulicy Pyjasowi, Gintrowskiemu, Kaczmarskiemu. Naprawdę, mogliśmy to zrobić. Mogliśmy to zrobić. Tego reżimu. Postawić tak naprawdę jasno, kto czarno na białym, to wszystko widać, kto był bohaterem, a kto był katem. Ale dzisiaj mamy sytuację absurdalną. Idąc tokiem myślenia, które często reprezentują politycy Platformy Obywatelskiej, w sensie tą dekomunizacji, gdzie ogłaszają, że wygrali w sądzie, że dekomunizacja, no ale co dekomunizacją jest odebranie ulicy Ince, no to przepraszam bardzo, kim dla w takim razie dla Platformy Obywatelskiej była Inka? Idąc dalej, za chwilę się dowiemy, że ulicą Nowotki skręcimy na plac Dzierżyńskiego i będziemy mieli plac bankowy, znaczy już nie plac bankowy, to Dzierżyńskiego, tak jak było przed 89. Sytuacja jest naprawdę niepokojąca, że w imię sporu politycznego postanowiono wszystko negować, ale tak naprawdę nie walczy się z PiS-em. Walczy się właśnie z postacią bohaterów jak Inka, Pyjas, Kaczmarski, Herbert. I bardzo właśnie skandaliczne zachowanie właśnie tego dnia, to jest najbardziej niepokojące, takie symboliczne, skandaliczne. Natomiast jeszcze jedna rzecz, Jacek Wojciechowicz, który dzisiaj był gościem telewizji w Polsce.pl, też były kandydat na prezydenta stolicy, też były wiceprezydent stolicy za Hanny Gronkiewicz-Waltz przez wiele lat. Dokładnie. Mówił o tym, żeby nie zajmowano się w warszawskim ratuszu teraz sprawami politycznymi, ale sprawami ważnymi. Czy w pańskiej opinii, w pańskiej ocenie teraz Rafał Trzaskowski zabrał się za merytoryczną pracę? Nie, no nie, bo mówi o, zajmuje się jedynie, gdzie pojawia się, to są kwestie jakieś ideologiczne. Mówi o jakiejś analizie czy referendum w sprawie pomników, mówi o tramwaju różnorodności. Przepraszam, nawet nie pamiętam, jak się ten tramwaj nazywa. Ja wolę osobiście jeździć tramwajem Niepodległość niż Różnorodność, ale to już taka mała uwaga. A też taki był, tak? Tak, i ty taki. Czerwony. To są tematy, którymi chce się zajmować, widać, Rafał Trzaskowski, ale to jest ciekawe też pod względem analizy, dlaczego to chce robić. Po pierwsze, w zderzeniu merytorycznym, na przykład z radnymi miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski jest świadomy, moim zdaniem, że merytorycznie nie będzie w stanie polemizować na temat kwestii, no, co należy zrobić w mieście stołecznym, żeby było lepiej. Ucieka się do czysto populistycznych zagrywek, wchodząc w pewien spór ideologiczny. To robią też na przykład radni Nowoczesnej, którzy dyskutowali na temat tego, że na opłatku nie powinno być opłatka, że przedstawicieli nie powinno być duchowieństwa. Co też jest to niepokojące, że część z tych radnych, jak sprawdziłem, nie złożyła ani jednej interpelacji i ani razu nie wystąpili na żadnej sesji Rady Miasta. To znaczy, że ich aktywność jako radnych jest zerowa, merytoryczna jest zerowa, ale chodzi tylko i wyłącznie o podział. Samorząd to nie jest miejsce na spór ideologiczny, dlatego że jeżeli prezydent chce dobrze zarządzać miastem, to przyjdzie na Radę Miasta,
przedyskutuje z nami kwestie, które będą miały na celu zmianę Warszawy na lepsze. Też żeby Warszawa właśnie była dla wszystkich, o czym nawiązuje to do hasła wyborczego pana Rafała Trzaskowskiego. Ja nie widzę przeszkód, żebym rozmawiał z panem prezydentem. Bardzo chętnie mu pomogę. Bardzo chętnie skonsultuję to z jego program, omówię i będę chciał pomóc mu w działaniu na rzecz Warszawy, bo na wszystkim zależy, żeby Warszawa się rozwijała, żeby była, żeby po prostu w tym mieście się żyło dobrze wszystkim. Ale jak widać, prezydent woli pójść w zupełnie inną stronę, co jest niepokojące. Może jeszcze, mam nadzieję, że jesteśmy u progu 2019 roku. Mam nadzieję, że w 2019 roku pan prezydent zmieni swoją taktykę i będzie rozmawiał na temat problemów święta i na nowy rok Warszawy. Ale są też decyzje dobre pana prezydenta. Ja na przykład uważam, że tu była dyskusja i tu zaskoczę, bo ja na przykład jestem zadowolony z kwestii związanej z zakazem, znaczy nie zakazem, tylko z wycofaniem się z tego efektu dźwiękowego na Sylwestra, jeżeli chodzi fajerwerki. O fajerwerków. No może dlatego, że akurat mam też buldożkę francuską, jak pan prezydent ma też buldoga francuskiego, widział, może to jest ten powód, ale generalnie uważam, że poza taką drobną działalnością, no niestety, ale na dzień dzisiejszy oceniam kandydaturę, znaczy nie kandydaturę, prezydenturę pana prezydenta, no bardzo źle, ponieważ mamy tutaj skandaliczną sytuację, na przykład z tym bonifikatą, i mamy widmo niepokojących sytuacji. Podzieli się pan opłatkiem, złożę życzenia lepszej prezydentury, merytorycznej pracy na święta, w te wigilie w ratuszu. No nie bardzo, bo już mieliśmy opłatek, ale pana prezydenta więcej nie było. Nie będzie. A. Nie było, no był w Brukseli. Wybrał Brukselę? Wygrał Brukselę, tak. Jacek Ozdoba, radny miasta stołecznego Warszawy, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za te informacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, drodzy państwo, my do tych ważnych informacji z Warszawy, ale i z całej Polski, i z całej Europy, i ze świata będziemy wracali za chwilę. Te wszystkie najważniejsze wydarzenia z całego dnia.